Wcielam się w tym serialu Rodzinka na maksa, świetnym zresztą tytule, w roli teściowej. To jest teściowa trochę nietypowa, ponieważ teściowa ma trochę wyrzuty sumienia, że jej synek odszedł w siną dal. No i ona postanawia wychowywać te dzieci, czyli swoje wnuki, żyjąc pod jednym dachem z synową. Więc pomaga w wychowaniu, jest nowoczesna, jest sama kiedyś zajmowała się dziełami sztuki i do tej pory to robi online teraz. W każdym razie jest niezastąpiona dla tej Karoliny, dla swojej synowej. No, nie możemy zdradzać, co się dzieje dalej, ale ten serial obfituje w naprawdę w zwroty akcji. Warto zobaczyć ten serial ze zwykłej ciekawości, co się tam będzie działo i ze zwykłej takiej chęci spędzenia miłego czasu w dobrym towarzystwie.